My jesteśmy tym tutaj na podłodze małym śmierdzielem. Zachciało mu się spać. I mały ziutek pobiegł do łóżeczka. Ja nawet nie mam pojęcia teraz, co tu się dzieje, nie? Biegnij! Biegnij! Run, Forest! Run! Ja! Moi przyjaciele! O, jakiś króliczek znowu wyszedł. Czemu on zjada resztę króliczków? Jest! Udało się! Nie mam pojęcia, co się tu dzieje w tej grze. Miała być szczęśliwa gra. Się jeszcze cieszy z tego? Co ty się odpierdziela? No dobra, fajnie, i co? Są moi koledzy, albo to ja z innego wymiaru? Fajnie, fajnie. I co teraz? To koniec? Tu jest jakieś słoneczko uśmiechnięte. A jest tu jakiś przyjaciel z Robloxa przyszedł mnie odwiedzić! Gramy w Roblox! Nie może być bardziej koszmarna gra niż to. Zakładam na głowę. Jest! Jesteśmy Robloxmenami teraz. Roblox! Roblox życiem! Wszystko jest Robloxem! Yeah! O, jak już zagrałeś raz w Robloxa, to nie ma odwrotu, kolego. Już nie ściągniesz tej maski z twarzy. Od dzisiaj jesteś tylko Robloxman. Ale jesteś szczęśliwy. Przynajmniej od zewnątrz. Bo wewnątrz wiemy, że przeżywasz katusze. Biedny ziutek. Jakieś łapki chcą mnie złapać. O nie, to koledzy zapraszają mnie do grania w... O, nóż. O, ziutek, będziesz szczęśliwym... nie nożownikiem, będziesz tym. Kucharzem na pewno. Chodź, przejdziemy się dalej. Utniemy te rączki, które chciałem cię złapać. Co jest? Ale ty beznadziejnym kucharzem jesteś. Ojejku, tu jest jakaś... Co to jest? O, budziłem go. Dzień dobry. Cześć, koledzy. Co wy robicie? Wy jesteście jakieś psychole. Ale ja już wiem, co tu muszę zrobić. Tobie muszę dać jakieś przyprawy, tobie muszę dać nóż, czyli muszę znaleźć jeszcze kilka rzeczy. Rany Julek, jaka ta gra jest poryta! O! Ej, potrzebuję tego! Oddawaj to! O! A, ha, 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 ha. I co? I teraz ten sztuciec jest mój. Biegnij, jakby jutro mi... Ej! To też potrzebuję! Dawaj mnie to! Ale on jest cwany! Kurde, jak tam tylko myszką najeżdżą, to on tam kurde znika mi. No ty kurde. Dobra, mamy? To podejdziemy bardzo blisko. Aha! I co? I porobiłem cię! Ha, ha, łatwo z tobą! Łapko, srapko, nie masz szans ze mną. Okej, to chcą sobie przyprawić mnie bez maski. Super. Już mi się to podoba. Macie, zróbmy ten obiad. Głodny jestem. Co tu się wyprawia? Co to niby miało być? Tutaj coś nie działa, ewidentnie. O co chodzi? Aha! Jest kolejność też ważna! O, shit! Dobra, okej, czyli tak. Nóż, najpierw go pokroimy, potem popieprzymy, a potem go zjemy. Tak, to ma sens! Dobrze jest zrobione, jestem geniuszem. Tak, delikatnie go przekroimy sobie na pół. O, i w środku ma naleśniki! Kto by się spodziewał? A, my to pieprzymy jakąś polewą. I teraz my karmimy sobie mojego ziomeczka, który on sobie to zjada i jest szczęśliwy. Oh yeah! Be happy! O, aż mu się odbiło, fajnie. Ja on sobie poszedł spać teraz. O, co jest? Co tu się wyprawia? Co jest? Co? Dostałem w spadku też? Co jest? Może temu, tej łapce mu... Nie, to jest nasza łódka, teraz przepłyniemy po tym kisielu. Na drugą stronę. Jać. Popłyniemy tym, czy nie? Chyba tak, prawda? Możemy popłynąć? No nie, bądź Antek taki debilem. A może was muszę... Aj, was mogę chwycić. A co wam mogę zrobić? Nie w tą stronę! Nie w tą stronę! Tu, do Antka, tak. Dobrze, dmuchaj. Jej! Antek wchodzi. Fajnie. I teraz moi przyjaciele będziecie dmuchali to. Ale ta muzyka jest po prostu... Dmuchamy. I się zadmuchał. I Antek wyszedł. Wystarczyłoby mi pójść w lewą stronę tak naprawdę i pewnie bym też tu doszedł, bo wiecie, bo to jest okrągłe, więc teoretycznie gdzie bym nie poszedł, to bym tu wrócił, no ale niech będzie, że Antek chce iść w prawą stronę. O, znalazłem mojego przyjaciela jakiegoś, który też próbuje ściągnąć z siebie ten hełm, ale on mnie nie widzi. Zaczekaj, mój drogi przyjacielu. Nie idź tam, tam jest tabliczka, żeby nie wchodzić. Uśmiechnięte buzie nie mogą tam wchodzić. Antek! Nie, jak cię nazwiemy? Czekaj! No przecież widzisz, że tam ciała spadają, nie powinieneś tam iść. Nie bądź głupi.
Adek! O nie, tu jest nieszczęśliwy przyjaciel! Bo on nie lubi, jak inni są szczęśliwi. O kurde. On jest zły, bo mu się Fortnite Robuxy skończyły! Robuxy w Fortnite'cie. No ściągnij! Już! Ja muszę mieć jakąś... Cholera jasna. Co ja mam teraz zrobić? No jak tam podejdę, to przecież mnie zabije, nie? A czemu nie? Oderwij mi głowę! Skończ moje katusze! O tak, już mi lepiej od razu. O, to tak miało być? Co? Ja jestem kulką i mogę się toczyć? Co? Że co? What the hell? O co tu chodzi? Co jest? Jaka schiza w ogóle? Co tu chodzi? Ciup. Matko, tu się straszne rzeczy dzieją. To był chyba faul, panie sędzio. Wydaje mi się, że kolega został sfaulowany. Biegnij, ziomuś, biegnij, jakby jutra miało nie być. Z czego ty się cieszysz, zabiłeś swojego kolegę? Nie mogę. Psy mi zaczyna siadać. Tak okropnie mi zaczyna siadać psy, a nie tak. Ja chcę w coś innego zagrać. Co mu przeszczep głowy zrobiliśmy teraz? O co tu chodzi? Zostaw mnie! A i co? Nie masz już sił, tak? Przestań nam rzucać! O, ale maskę zdjęliśmy. I co, i ty mi też maskę zdejmiesz? Bardziej mi ją rozwalisz? Chce mnie polizać. Ale dam ci coś innego? Może? Mogę go za język pociągnąć! I co teraz? I co? A ja chyba pewnie... O! Za oczy się teraz pociągnę? Nie! Nie wierzę w tą grę po prostu. Nie wierzę, co tu się wyprawia. Ale on się cieszy z tego. Okej, dobra, to jak już jesteś szczęśliwy... Ja pierdzielę. Okej, musimy cię rozbawić. Ja pierdzielę. Nie mogę po prostu. Ta gra mnie przerasta. Co to? No nie wiem, że się dalej cieszysz. Co ci mam wziąć? O, gumę masz. Skąd ty masz gumę w środku? Przynajmniej muszę ci wyrywać zębów, bo już się bałem. Om niam. No nie wierzę. Co mam ci pomóc tu nadmuchać? I dmuchał, aż się zesrał. O nie! Nie płakusiaj, no. Mamusia kupi kredki. Potapaj go po główce. Tap. Dobrze, że Ziutek jest bardzo dobry. Jest family friendly i on wszystkich lubi. No, dobra, poszedł spać w pizdu. Idziemy dalej! Jej, ściągnął mi to gówno z głowy, które sam sobie nałożyłem, chcę przypomnieć. I jest króliczek! O nie, jest... Nie! Mój króliczek! Ani się nie waż mi chwytać mojego króliczka. To jest mój króliczek. Słyszałeś? No, wolniej trzeba było to robić, Ziutek, nie? Trzeba było dać im więcej czasu na wyciągnięcie tego. Oh my god! Co to jest? Tak, chcę tego króliczka, oddaj mi go. Ziutek, ty nie podchodź do niego, no nie wierzę, że się dać nabrać na taki stary numer. Ale króliczek, no. Ziutek, chyba masz problem. No. I trafił do piekielnych otchłani, Ziutek. Hello! Teraz się biją między sobą, kto się chce Ziutkiem pobawić. Ale to jest mój Ziutek! Zostawcie go! No jak to miło i sympatycznie. No to teraz jesteśmy już w piekle totalnym. Co tu się wyprawia w ogóle? Co to jest? To są jakieś króliczki? What the hell? Co to jest? O co tu chodzi? Jakiś króliczek? O! Panie, kręcę sobie. A w drugą stronę? A, mogę w obie strony kręcić. Mogę chwycić króliczka i mogę go zmielić. Nie. To jest fabryka jakaś z Wroli. Co tu się wyprawia? A mogę to do góry? No dobra. Tego gościa musimy stamtąd wyciągnąć. Uratujemy króliczka. A i co? Haha. Nie ma. Nie będziesz już zabijał więcej króliczków. Ciebie wsadzę króliczek tutaj. Samego ciebie wrzucę tutaj. Teraz króliczek jestem z Wrolem. I teraz tego zmienimy. Zemsta króliczka. Ej,
Króliczki to nie są zbyt dobre w tworzeniu nowych postaci. Hej, serduszko wypadło z tego. Ale fajno, mamy serduszko. Co się wyprawia? Co tam się dzieje? Okej, rozwaliliśmy jednego minibossa chyba. O co tu chodzi? Okej, zostały nam jeszcze dwie głowy do rozwalenia. I może uciekniemy z tego piekła. Jaka ta gra jest psychiczna. To jest nienormalne po prostu. Ej, nie bijcie się o te zapałki. Ty, zły Smigol. Oni sobie biegną, tak. Chwytam tego. I ty chwytasz, super. I odczep się od niego. Dobra, mamy zapałki. To są zapałki? Tak, to są zapałki. Podpalimy go od środka. Jej. O nie, co to jest? Może ich trzeba nabić na to? O co chodzi z tym ogniem? A jednak ich nabić trzeba było. On sobie ich smaży teraz. Oh my god. Ziutek coś ty zrobił. O cholera jasna. Robimy szaszłyki? O się. Ta gra jest chora. Co tu się wyprawia, nie? Nie mam pytań. Ja będę miał koszmary. Bardzo, bardzo koszmary będę miał w dzisiejszym filmie. To było tak ciężkie, że jego głowa spadła do ognia i się spalił. Oddawaj serduszko. Moje serduszko. O, i teraz wypijemy za dużo kawy i zrobimy bom. Wow! Kto to wymyślił? Co on musiał brać, żeby coś takiego wymyślić? Okej, udało nam się pokonać drugiego z trzech z bossów. Został nam ostatni. Ostatni najgorszy zwyrol na świecie. I uratuję biedne króliczki, które tutaj cierpią dole, bo widocznie były bardzo złe za życia i musiały trafić do tego piekła. Razem ze mną. Jej! Okej. A może to pomału musimy robić? A co tu chodzi? O, okej. To bardzo pomalutku trzeba robić, żeby on się rozciągał. Aha, dobra, to już nie trzeba było wolno robić. Okej, zrobiliśmy sobie kuleczkę. Aha. Robimy słoneczko! Plusa dzieciom! Jej, takie wieczorynki ja dzisiaj będziemy puszczali. No i co teraz? O kurde! O shit! Ale szczęśliwa kurka gówna. A dawaj mi to serduszko, już! Co ja tu mogę ci zrobić? Co ja ci mogę tutaj zrobić? Co cię mogę pociągnąć? Aha! Ej, on był chyba palaczem. Albo nie wiem, coś na pewno złego robił za młodego czasu, że tak wygląda. Ale udało się! Pokonaliśmy trzeciego z wyrola w tym piekle. Jest! Króliczka odzyskaliśmy! Jej! Mission complete! Króliczek do nas wrócił. Szczęśliwy króliczek! Patu! Jesteś już mój! Musiałem zabić tylko niewinne inne istoty, ale poza tym jest super. Oho! Nie! No nie, tylko nie on. Błagam cię, no. Nie! Ja nie chcę! Nie! 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 Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie! Nie! Ja nie chcę znowu tutaj! Piesek! Fafik! Chodź się ze mną pobaw! Fafik! Zostańmy przyjaciółmi! Faficzek! Ale fajnie, mam swojego piesia. Piesio, zaczekaj. A co to za shit jest tutaj? Dobra, nieważne. Piesio, mój piesek i ja, najlepsi przyjaciele od lat. Piesek, uważaj, jakieś bolce się tam pojawiają. To nie wróży nic dobrego, nie sikaj na to. O kurde, piesek posikać. Fafik, nie! Co się dzieje? Fafik, jakaś niewidzialna siła cię w ogóle bierze i ciągnie. Co ja mogę zrobić? Rozkręcimy ten wiatrak. To na pewno pomoże. To będziemy rozkręcali bardzo długi czas. O! Leci jakaś chmura? Elektryczności? Jak ma to pomóc Fafikowi? Ja nie wiem, czy to mu pomoże w jakiś sposób. O kurde! A, tak! Dobra, pomagamy mu! Chyba. No i dobra, i co teraz? Leje tu woda się i... Co w związku z tym? Ej, tu coś jest, co to jest? Tu jest jakaś ręka! Ej, zaczynam go widzieć. Oj, zaraz ci przypierdzielę z pioruna. Myk! Poczekaj ten wiatrak, zaraz dokręcę go, nie? Dobrze ci tak. Haha! Masz za swoje, to jest mój piesek. Co to miało być? Okej. O, co się dzieje?
Okej. Oddaj mojego pieska. Dobra, nie chcesz oddać mojego pieska po dobroci, to dostaniesz z błyskawicy. Oddawaj mojego pieska z wyrolu. Oddawaj go. O kurde, tu jest ich więcej. Ale to nic. Piesek jest ważniejszy. Nie chcę być waszym kolegą. Jesteście fajni. Oddawaj zęba! Tak, właśnie. Ty zabrałeś mojego pieska, ja ci zabiorę jedynkę. Jej! Piesio żyje! Nie. Mój mózg po prostu już zaczyna siadać w tym momencie, nie? Mój mózg już wysiada tutaj. Co to jest? Goody? On się Goody nazywa? Goody! A Goody! Goody. Goody mu spieprzył. Goody, wracaj tu! Goody! Ty się nie nauczyłeś, że nie warto tam biec, bo tam złe rzeczy się dzieją, Goody? Goody! O. Co jest? Jakiś teleportację odkryłem. Goody, widziałeś to? Fajne rzeczy, nie? A jak tu stanę z powrotem, to mnie tepnie z powrotem? A jednak tepnie. O dobra, o co tu chodzi? Goody, bo ja jakby straciłem wątek. Co mam zrobić? O, co to? Ciągniemy? Goody coś znalazł. Dynię znalazłeś! Tak, super, jesteś taki mądry pieskiem. Jej, mamy dynię! Okej, i ta dynia... Co z nią teraz? Możemy jej coś zrobić? Chyba nie bardzo. Przeturlać ją możemy. Okej. O, coś tu jest! Jakiś... Pinokio? O, okej. Hej! Uwolnię was, moi przyjaciele! Nie przejmujcie się! Uratowałem cię! Mamy strzałeczki. Raz w prawo, dwa razy w lewo i trzy razy w lewo. Albo to jest kolejność po prostu. Czyli raz, dwa razy teraz to. Okej, nie wiem. O co chodzi? Ta gra po prostu, nie? O, udało się! Zniszczyliśmy ten teleporter chyba. Biegnij, jakby jutro miało nie być! O, i teraz zaczął chodzić. Żutek zaczaił, o co kaman. Trochę mu to zajęło. Bystry to on nigdy nie był. O, inni koledzy się do nas dołączyli do nas. Jakaś wielka migracja czarnych kulek z drzewami. Ta muzyka, te dźwięki, to wszystko po prostu, nie? Robi mi z mózgu papkę. I dokąd wy biegniecie? Na promocję do Lidla? No, skończyły się. Spoko, pimpuś. Wracamy do głównego wątku, czyli mój przyjaciel piesek i ja bawimy się razem za dnia. Pa, idziemy na mokradła. Bo czemu nie właśnie, na mokradłach najfajniej się bawi. No pewnie, wejdź w te laski, jo, żebym cię zgubił od razu. No i zaraz cię coś zerzę tam. Goody! Goody do nogi! Goody! O, nie podoba mi się ta muzyka. Ta muzyka oznacza złe rzeczy. Goody! Ten dzieciak, jaki on miał smutny... Nie wiem, jakie miał postrane dzieciństwo, że takie rzeczy mu się śnią potem. O, coś bardzo sympatycznego mnie zaczęło gonić. Ale na szczęście mnie nie złapało, bo to było tylko moja wyobraźnia. Tylko moje wyobrażenia. Pani jeleń? To pani? Jelonki! Znaleźliśmy jelonki! Posrane jelonki! Ja wiem, co muszę zrobić! Ja muszę sobie zrobić jelonki na głowie. Tylko jak sobie zrobić jelonka? Co oni tam robią? Ej, zostawcie mi mojego pieska! No! Ja tak mogłem? Ja mam takie moce? Nadprzyrodzone? Zostawcie mojego pieska! I nałożę to sobie na głowę? Ja pierdzielę, ten dzieciak jest też posrany, nie? Ten dzieciak jest... Ale on jest posrany! Goody, idę ci na ratunek! Goody! Oddajcie mojego pieska, dupki. Wy jelenio zwierzę, jelenio ludzie, czymkolwiek jesteście. Gdzie mój piesek? Przecież go tu widziałem. Okej, biegną sobie. Mam nadzieję, że przed niczym złym nie uciekają teraz w tym momencie. Bo jak nie, to Żutek będzie miał bardzo przesrane. Goody! Goody! Gdzie jest mój piesek? Gdzie jest mój piesek? Ja się pytam. Zaś ta posrana kulka z Polsatu. Ej, to jestem ja! W piżamie! Co? Co wy mi robicie? A, to jestem ja! Tylko... What the hell? Okej. Ja bym nie ściągał tej maski na twoim miejscu, ziomek. No ale oczywiście Żutek nie jest zbyt mądry, więc w momencie, kiedy dowiedział się, że inni są kanibalami i zjadają inne dzieci, to on ściągnął maskę. Jedyne, co go broniło przed tymi kanibalami. Why not? Ale może się najedli. Ej, Goody! Goody, 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 do nogi! Goody, śmieciu! Goody!
Goody, ale ty mnie słuchasz. Ale cię dobrze wytresowałem. O, już się zaczynałem jakieś klocki. Co to są, ziemniaki? Lepimy bałwanka z ziemniaków? Jej, moja ulubiona zabawa! Lepienie bałwanka z ziemniaków. Super. Co tam znalazłeś, Goody? Goody, znalazłeś coś? Co tu niuchasz? Coś tu śmierdzi? Może moje stopy, bo się nie myłem. Co on robi? Co to jest? Co to jest w ogóle? O, mogę coś podnieść. Kamieniek. I co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z... O, on się cieszy. Może tu musimy ułożyć coś po prostu. Więcej kamerdoli na nim, to będzie bardziej szczęśliwy. Jesteś zadowolony? Bo jesteś zadowolony. I teraz takie małe gówno. Proszę ja ciebie. No, tylko jakby to nie działa za bardzo. No już! Bądź happy! Jak mój piesek, Goody. No... Wsadzę ci tego kamerdola zaraz do dupy. I teraz ty się zaczynasz cieszyć? Bo dostałeś kamienia? Okej. Teraz kamienie zaczęły latać, a ja widzę kolory. Wszystko jest ze mną w porządku. I tam korzenie w latających drzewach i mój piesek. A ten ziutek, to on się gapi w to wszystko i nie reaguje. Zamiast uciekać, to on się tak patrzy. Widzisz, co pies ci próbuje zaalarmować, że jakbyś powinien uciekać stąd czy coś, ziutek? Czemu ty nie reagujesz? Okej, pozbyliśmy się kamieni, dzięki czemu mogliśmy zasadzić drzewka, czyli ziutek został ogrodnikiem. Mój piesek ucieka, bo boi się niesamowicie roślin, a my za nim biegniemy. Jej, szczęśliwy las. Nie! Jesteś pod ziemią, pod tekstury cię wrzuciło. Ziutek, musisz się zrespić, bo pod tekstury cię wrzuciło, słyszysz? I jakaś ręka zaczęła do niego machać po drugiej stronie. Kulko łapki zaczęły do niego machać. Cześć. Mogę ją chwycić? Nie wiem, czy powinienem ją brać do ręki. O, co to było? Co się dzieje? Ktoś tam stuka. O! Wielki drzewiec do mnie. Co ty chcesz ode mnie? Ej! Czemu ty mi robisz takie rzeczy? Ja nie chcę być twoim kolegą. Tak, chwyć sobie za swoją głowę. Bo ty pusty w środku jesteś. Mogę ci wsadzić ci mogę to? Co tu się dzieje? Co? Wyrywam ci włosy? A, to jestem ja. Okej, dobra. To wyrywamy siebie z ciebie. No i ostatni. Dobra, patrz. Wydepilowałem ci twarz. Super, nie? I zerzuj se to teraz. Jej, jestem szczęśliwy! Zostałem jakieś gówno do mózgu. Ale fajnie. I poleciałem do nieba. Jaki gówno? Co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Ale mogę przynajmniej teraz przejść, używając do tego moich ciał. Ja cię solę. Musimy się pośpieszyć. Poziomeczki nam kradną te cia. Okej, dobra. Nie wiem, czy ty stanąłeś na lądzie już, bo to... Płomyk widzę jakiś. A nie mogę go podnieść. O, więcej płomyków, dobra. Czyli to nie jest nic ważnego. Czyli to się po prostu poli. Poli się woda. Czemu na biało się pali woda? Myście się kiedyś pytali, zastanawiali, jak się pali woda, to właśnie tak. I teraz te ogniki utworzą krąg i z niego wyleci właśnie to wielki prastary ziemniak, który wskaże mi drogę. O, wielki ziemniaku, powiedz mi, gdzie jest mój pimpek. Chyba, że ty jesteś moim pimkiem. To chodź, wracamy do domu. Ja zaraz polecę do nieba, na ziemniaku. Nie, nie polecę do nieba, wlecę pod tekstury. To ma sens. Pimpuś, gdzie jest moja głowa? Znaczy, przepraszam, Goody. O, czym ty jesteś? Ty jesteś rybą? Rybą? Jesteś jakimś duchem? Co tu się dzieje? A to co to jest? O, to jest taka duża rybka. Okej. O, tu jest moja głowa! On miał moją głowę! Dawaj moją głowę! Już! O, no dobra, i co mi to daje? I teraz je karmimy tym... Co? O co tu chodzi? Wow! Oddawaj ci moją głowę teraz! Chcę odzyskać moją głowę z powrotem. Rybo... Szkieleto rybo. No, odzyskałem swoją głowę. Fajnie. Nice. Jej. Dobra, ziemniaku proroku, ja już nie chcę od ciebie żadnych zagadek ani innych rzeczy. Więc... Nie wchodź na niego, idź dalej. Ty głupi jesteś. Dopiero co stamtąd wróci. O kurde. O co tu chodzi? To jest moja głowa. A moją głowę mogę co z nią zrobić? Mogę ci wyrwać to coś. Oczy mogę ci wyciągnąć. What the hell. Jest! Moje ciało! Tu jestem! Tu jestem! Debilu! Debilu! No nic, musimy go jeszcze raz nakarmić. Opa! Wysraj mnie. Nie, oko! Mnie masz wysrać! A, bo ja cię muszę nakarmić w momencie, jak ty masz łapkę na sobie. Jo, żebyś ty to mógł strawić. O, dobra. Zjadłeś sobie? Fajnie, to teraz mi wysraj. Ale czemu tylko rękę mi wysrałeś? A gdzie reszta mojego ciała? Muszę cię więcej nakarmić w takim razie. Nie wiem, ile tam potrzebujesz tych kalorii, żeby mnie zrobić znowu. Jest! Jestem! Jestem! Tu jestem, na ziemi! Deklu! O! Udało mi się.
Nie trać głowy, Ziutek! Haha, powiedział Sharikan kolejny raz. Baląc takim sucharem, że wszyscy wyłączyli już ten materiał wtedy. Ale jesteśmy teraz znowu w piekle. Co to jest? Halo, gdzie ja jestem? A, tu mogę to... kręcić tym mogę. Fajnie. Jak tym kręcę, to się... to się burzowo robi. Make sense. To ja? Ta plama? To moje przeznaczenie? Tak skończę? O, zamieniłem się w duszkę. I mogę sobie latać. Okej. Chyba dobrze. O, to jestem... ja? W kokonie? Albo to nie jestem ja? Co ty się wyprawia? To jest mój mózg? Co jest, kurde? Do łapki mam tu wlecieć? Co mam zrobić z tym? O, nogi. A, to ja jestem. Hej, to ja! Zażarło mnie! Wypuść mnie! Wstań! Okej. Jesteśmy w jakimś więzieniu. Spoko, Ziutek, damy radę! Nie z takiego gówna wychodziliśmy. Dobrze! Kołysz tym, w lewo i prawo! Rozwalimy to więzienie. Nie będą nas przetrzymywali wbrew naszej woli. Jaki uśmiechnięty pan ziemniaczek się zrobił. I co, znowu na niego wchodzimy? Ja się nie chcę bawić z ziemniakami, bo one są jakieś straszne. Czym ty jesteś? Czym ja jestem? Tak wiele pytań. Nie dotykaj go! O, mam więcej kolegów, którzy chcą mnie złapać. Dobra, to uciekamy w takim razie. Tak! Żydek postanowił, że raz jeden w życiu będzie uciekał. A mnie ich bardzo dużo goni. Rano, Jurek, ja jestem niesmaczny, zostawcie mnie! Wiecie jak ja gówno jadłem? Same pasztet. Pimpek! Znaczy Goody, wow. Siema piesku! Coś tak wyblakłeś trochę. Pamiętam, miałeś inny kolor. Ale nieważne, wracamy do domu. O nie, no znowu jest po drugiej stronie. Goody, no. Goody, gdzie ty lecisz? W drugą stronę. Ta, bo to rozwalisz. A, okej, dobra. Czemu ja w ogóle dyskutuję z logiką tej gry? Czy to jest mój piesek? Nie, to nie jest mój piesek. Ewidentnie nie jest mój piesek. To nie wygląda jak mój piesek. To nie są pieski w ogóle. To jestem chyba ja, tylko taki dziwny. A, dobra. Gdzie jest mój piesek? Oddawajcie mojego pieska! Te! Przestań mnie lizać! Nie wolno mnie lizać! Zostaw, bo ci urwę to zaraz! Ktoś mi pomoże? Mogę to przekręcić! Okej... Okay. O! Teraz jest dobrze! I teraz, puść mnie! Puść mnie! Aha, uwolniłem się! Haha, nie ma takiego... lizanka, gościu. Spadamy niższe odmęty piekła. Wydawało mi się, że już w tym króliczym piekle byliśmy, ale to są chyba kolejne progi. Tutaj trafiają ludzie, co jedzą hawajską. Mhm. I widzicie? Tak wyglądacie. Tak skończycie. Tak, ty, wszyscy ci, którzy lubicie hawajską, tak skończycie. Tak, o właśnie tak. Dobra, Ziutek, musimy cię stąd uratować jakoś. Muszę ich oddalić od ciebie. Próbują cię porazić prądem. Ale my się nie damy. My się nie damy, Ziutek. Ty jesteś za dobrym chłopcem, żebyś ty tu skończył. Ty nigdy nie jadłeś hawajskiej, prawda? Więc nie możesz trafić do piekła. Musimy uratować naszego Goody'ego. I wracamy na powierzchnię. Czemu ten pies musiał spaść tak nisko? Czemu tak głęboko musiał spaść? Nie mógł spaść gdzieś wyżej? Albo nie mógł polecieć do nieba? O nie, muszę wybrać! Piłkę, króliczka albo pieska. I co, ja mam tak sobie tym kręcić? Dobra, będziemy kręcić. Kręciu! O, świat zaczyna mi wirować. Czy ja to widziałem króliczka? O, flashbacki znowu! A, to jest... Nie wiem, co powiedzieć. O, to jest ten zwyrol, co mi te wszystkie koszmary daje. Ten tutaj, o, ta buźka taka uśmiechnięta. To wcale nie jest happy gra. Ja chyba będę refundował tą grę. Ja chciałem mieć happy grę! Chciałem być szczęśliwy! A mam depresję po tej grze. Nie, tego nie ta muzyka. Nie, ja już mam dość, nie, ja już mi siada psycha. Dobra, jest rano, dobra, wstawaj, Ziutek, nie, jest... Piesek żyje, popatrzcie. Jest króliczek, jest piesek. Jeżeli dzieciom śnią się takie koszmary, to dobrze, że nie mam dzieci. Happy end? Happy end? Happy end! Happy end! Tak, narysuj sobie uśmiechniętą buzię, tak. Happy gay! Happy end! Ale mi tak raz zryła beret. Ja nie wiem, czy ktokolwiek wytrzymał do samego końca, bo już w połowie pewnie trzeba było was zapinać w jakieś kaftany bezpieczeństwa. Ja... Dobra, przeszliśmy to. Jak się wam podobało, to zostawcie łapkę w górę, możecie dać jakieś propozycje innych gier. Ja idę...
Ja nie idę, nie wiem. Idę do piwnicy, schowam się tam na 2 tygodnie. Żegnam się z wami. Cześć!